Hejka kochani, dzisiaj pokażę wam vlog z tygodnia. Ostatnio przyjechała moja kuzynka z Hiszpanii, Sofia. Byłam też w kinie z przyjaciółkami. Zostałam też zaproszona do biblioteki, gdzie udzieliłam wywiadu. Mi się wydaje, chcę robić to, co mu się podoba, a nie na przykład to, co mu się nie podoba. Więc trzeba dążyć do swoich marzeń i je spełniać. No rozumiem. Nasz cykl Młodzi polscy artyści. Dziś Marek Sierocki opowiada o artystce bardzo młodej, która, mamy nadzieję, podbije rynek muzyczny. Tatiana Kopala urodziła się 12 lat temu w Bełchatowie. Od 7 lat śpiewa w chórze Cantabile. W szkole muzycznej uczy się gry na skrzypcach. Gra też na pianinie i ukulele oraz maluje. Szerszej publiczności dała się poznać w show telewizji polskiej The Voice Kids, gdzie dotarła do finału. Właśnie ukazał się jej pierwszy teledysk. Jak trochę wyszło słońce, to rozłożyliśmy Sofii taki wielki dmuchaniec. Sofia od razu pobiegła. Ćwiczyłam też na pianinie. Sofia też!